Witamy Państwa na tym kolejnym kawałku. Dzisiaj żeśmy trochę zrobili filmów na cmentarzu Armii Radzieckiej. No i teraz chcemy jakby tutaj przekontynuować tą datę 7 lipca 1941. Dlaczego ta data jest tak ważna? Jednakże posłuchamy za chwilę jakby tutaj taką wypowiedź, no, która jakby dotyczy naszych czasów i sytuacji, która jest obecnie. I my to postaramy się powiązać z tym ogromnym tematem 7 lipca 1940. Co to było? Za chwilę ja będę mówił, natomiast w tej chwili oddam głos. Tak, Beata Andrejas, dobry wieczór Państwu, bo się w międzyczasie ciemno zrobiło. 30 stycznia, a kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej przez Armię Radziecką w 1945 roku, czyli 71. rocznicę tego wyzwolenia Warszawy, i doszło do nieprzyjemnej sytuacji, że obecny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, partyjny z PiS, nie potrafił zachować się we właściwy sposób. I jest kilka filmów na ten temat, na przykład u pana Lawiny wypowiada się na kanale Jan Jankow, wypowiada się pan Zakrzewski na ten temat i jeszcze kilka innych osób. No, nie podoba nam się takie zachowanie oficjeli nowej wierchuszki, nowej partyjnej po zmianie przy urnie 25 października 2015 roku nastąpiła zmiana w Polsce partii rządzącej radykalnie z Platformy na PiS. I nie podoba nam się, nie chcemy, żeby to stało się zwyczajem, że rocznic takiego rodzaju, czyli wyzwolenia Polski spod okupacji niemieckiej, nie obchodzi się z powodów politycznych. A trzeba o tych rocznicach pamiętać, stąd też cały cykl filmów na cmentarzu Armii Radzieckiej nakręciliśmy we Wrocławiu. I ja już w Kędzierzynie, na jeszcze większym cmentarzu, bo tam w Kędzierzynie jest 18 tysięcy ponad poległych żołnierzy radzieckich, którzy oddali swoje życie za wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej, niemieckiej, a żebyśmy mogli na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku mieszkać w Polsce, proszę Państwa. To naprawdę trzeba o tym pamiętać. Bez pomocy Armii Radzieckiej Polacy nie wiadomo jak daleko odepchnęliby Niemców własnymi siłami. No i tutaj rodzi się też pytanie i mój niepokój po raz kolejny wyrażam z powodu córki generała Andersa, która przez polityków Prawa i Sprawiedliwości jest faworyzowana ewidentnie, mimo że przegrała wybory, startowała na senatora, to wtłoczono ją, już jest ministrem od bodajże 2 tygodni. Czego? Martyrologii, jakiś urząd chyba stworzono specjalnie dla tej córki generała Andersa, a generał Anders niestety wyprowadził wojsko polskie daleko za granicę, przez Bliski Wschód, gdzie szybów naftowych dla obcych mocarstw bronił, bo zarówno dla Stalina, jak i dla Wielkiej Brytanii były potrzebne paliwo do samolotów i do czołgów, i nie wrócił do Polski z tą armią. Wyprowadził tych chłopaków, dziesiątki tysięcy żołnierzy, tak naprawdę w pole, a na dodatek na Monte Cassino, na jawną rzeź, którą obchodzi się z wielkimi ceremoniałami na Monte Cassino. Był tam 2 lata temu Donald Tusk, harcerze, o których właśnie córka Andersa opowiadała. No, była to wielce wysokobudżetowa ustawka, ażeby ci harcerze tam się pojawili na tym Monte Cassino. A na, widzicie Państwo, że na inne okoliczności i na inne rocznice nie pojawiają się harcerze. Stąd sprawa jest poważna. No dobrze, czyli my tutaj mamy jakby sprawy takie stricto polskie, ale w sumie te sprawy stricto polskie są jakby tutaj elementem takiego grubszego planu. Otóż dlaczego już tutaj usłyszeliście w tej pierwszej części, bo to jest druga część, tego co było pod czołgami na cmentarzu Armii Radzieckiej. To jest ta data 7 lipca 1941. To jest, oficjalnie to jest żadna data. Ona nie istnieje, ona powinna nie istnieć, ale ona istnieje. Ja tutaj w sumie powiem Wam, że wtedy pod czołgami to w ogóle miałem zamiar mówić o tych czołgach pod względem technicznym, skąd się wzięły aluminiowe silniki, albo skąd się wzięła szybkość produkcji tych czołgów, bo ona była, tempo było mordercze produkcji tych czołgów dzięki takim powiedzmy elementom spawalniczym. To był taki wynalazek swojego czasu. No i pytanie gdzie, a więc praktycznie musiałem, no chciałem mówić o jednym, a w sumie wyszła sprawa druga, bo jak mówisz o historii czołgu T-34, to zaraz wjeżdżasz w historię. Po co był czołg BT, czyli ten szybkobieżny? Po co on był potrzebny, to już tutaj trochę tłumaczyłem. Natomiast są jeszcze inne elementy tej układanki, dlaczego plan Związku Radzieckiego zakładał 7 lipca 1941 atak na Niemcy i wyzwolenie całej Europy. Była taka, ona jest nadal. Zobaczcie sobie w internecie mapę Blomberga. Armia Radziecka miała dojechać, zalec całą Europę, dojechać do Pirenejów. I do tego były potrzebne 5 armii. I taki generalny był plan, żeby zaatakować Niemcy, wyzwolić pod nową władzę radziecką, czerwoną gwiazdą, wyzwolić całą Europę i Stalin włącz ze świtą komunistyczną, by wtedy był panem Europy. Niestety, co się stało? Wywiad niemiecki wyczaił moment, że taki atak miał nastąpić. I to przypomina 2 rewolwerowców, gdzie jeden szybciej wyciągnął pistolet, swój rewolwer i strzelił powiedzmy jako pierwszy. Natomiast tamten ranny powstał z popiołów, no i po prostu już wypalił z armaty. O, można powiedzieć w ten sposób. Czyli Niemcy zapoczątkowali, a Związek Radziecki skończył. No to tutaj operuje określeniem Związek Radziecki, może dla niektórych to jest tak jakby powiedzmy nieznana sprawa, ale taka była nazwa do roku 1991 roku tych terenów, co dzisiaj nazywa się Rosja, załóżmy Kazachstan. Dzisiaj jest, oprócz Rosji to jest pełno takich państw już niezależnych. O i więcej, bo Republiki Bałtyckie były w tym, Ukraina no to wtedy, była... Tak, ale to Związkiem Radzieckim tak, była republiką. To były wszystkie jakieś tam kraje rad, czyli to jest kraj rad, czyli to były Związek Radziecki, czyli Związek Rad, czyli i to były Ukraina nadbałtyckie, Ukraina Kazachstan, Środkowa Azja, a więc tego było po prostu pełno. To był potężny kraj. No w tej chwili została z tego Rosja jakby taka spuścizna. Ale w tamtych czasach to funkcjonowało właśnie jako Związek Radziecki, dlatego tutaj operuje tym określeniem Związek Radziecki. No i teraz ci dwaj skończyliśmy na rewolwerowcach, nie? No i teraz rewolwerowcy no, strzelili sobie. I teraz tak, bo to jest generalnie głębszy plan. Głębszy plan. To jest tutaj jakby markujemy ten temat. Praktycznie ten film to jest jakby przedłużeniem, ale jeszcze powiedzmy do niego jeszcze dojdą dalsze części, które będziemy jakby tutaj detalicznie rozgryzać. Co tylko jakby dorzucę do tego, co mówiłem pod czołgami. Już teraz możemy wrócić spokojnie do tych kwestii technicznych, o których chciałem powiedzieć na początku, a wyjechałem z historii z tym 7 lipca. A więc Niemcy napadają na Związek Radziecki 22 czerwca. Czyli wprowadzają totalne zamieszanie i wchodzą jak w masło w Związek Radziecki. Ale dlaczego oni weszli jak w masło? No co to się tutaj wcześniej stało? Przecież czy Związek Radziecki nie widział, powiedzmy, że jest szykowana napaść i tak dalej? Nie. Oni już wcześniej, w roku 1940, mieli specjalną linię obrony, która się ciągnęła od Morza Czarnego po Bałtyk i kosztowała, według takich danych, według tamtych czasów, 120, już nie powiem, ja to znałem dokładnie, nie wiem czy milionów rubli, czy miliardów rubli. Czyli to są gigantyczne, zobaczcie, wystarczy popatrzeć sobie na mapę, jakie to ogromne umocnienia ciągnęły się od Morza Czarnego po Bałtyk, a więc granica była bardzo dobrze strzeżona i była odporna na ataki. Nagle w roku 1940 dokonuje się demontażu tej linii obrony. Po co się robi ta linia obrony? Żeby były drogi transportowe w ataku bardziej drożne. Linia obrony, ona przeszkadzała w takim wszystkim szybkim przerzucie wojsk, jak i przeszkadzała w trasach transportowych. I to zdemontowano. Jak już wspomniałem, to flotyla tych pancerników rzecznych na Dunaj, tam do tej delty Dunaju po prostu zagoniono po otwartym morzu. To są takie płaskodenne pancerniki, ale spełniały swoją rolę. W rzece, tak. Na rzece, na Dunaju. No i teraz zdemontowano tą linię obrony po to właśnie, żeby doprowadzić do tego ataku. W sumie można powiedzieć, że cały Związek Radziecki, cały jego przemysł powstał po to, żeby zlikwidować wszystkie systemy polityczne w Europie, żeby były one jednolite. I ta mapa Blomberga właśnie miała taki cel strategiczny, że Armia Radziecka dojeżdża do Pirenejów. Niestety ten plan właśnie z tego powodu wyciągnięcia pistoletu pierwszego przez Hitlera, on spowodował, że ta Europa się podzieliła. Mamy Niemcy podzielone i tak dalej. Po 1945 roku była NRD, blok wschodni i tak dalej. W sumie znikły takie państwa narodowe jak Polska, załóżmy Czechosłowacja, w sensie już takie zwane niezależne rządy takie, które po prostu robiły trochę problemu dla światowych, zaszwętowej finansjery. Był jeszcze król Bułgarii, który też został... Czyli można tak skonkludować, że II wojna światowa miała zburzyć porządek wersalski ustanowiony po I wojnie światowej. Dokładnie. Państwa narodowe, Polska odzyskała niepodległość dzięki traktatowi wersalskiemu w 1918 roku. Tak, czyli Wersal musiałby, ten porządek został zmieniony całkowicie i to miała była zrobić Armia Radziecka. Kto jest temu winien? Kto jest właśnie tym kimś, kto planuje takie wojny? To był plan ustalany za oceanem i robiła to linia rodowa Nemroda. Co to jest linia rodowa Nemroda? To zachęcam do opisu do filmu, żebyśmy tu tak głośno nie mówili. Proszę sobie obejrzeć, o kogo chodzi. Linia rodowa Nemroda to jest tytuł Antypolska linia rodowa. Po prostu link będzie w opisie do filmu. I na tym my tutaj powiedzmy, kto to robi, jakby już mamy odpowiedź. Tylko chciałam powiedzieć, że w 1918 roku masoneria niemiecka z masonerią żydowską zawarły tajny plan, tajny układ w Berlinie przy Dorotenstrasse, o którym ja się dowiedziałam z telewizji narodowej Eugeniusza Sendeckiego. Pozdrawiam oczywiście pana Sendeckiego. Którego celem tego planu jest likwidacja Polski. A więc tajny pakt ukrywany za komuny Ribbentrop-Mołotow między Niemcami i sowiecką Rosją z 1939 roku, z bodajże sierpnia, w 1939 roku miał tą granicę między Niemcami i Rosją sowiecką ustanowić poprzez podział wojnę. Polski, poprzez wojnę. Praktycznie rozbiór Polski. I to jest ta znana linia Ribbentrop-Mołotow, przebiegająca praktycznie z północy na południe Polski, po środku, tak, obecnej Polski. Czyli Hitler miał plan ataku na Rosję, bo go wykonał, i Stalin miał plan ataku na Niemcy i Europę Zachodnią. A Ribbentrop-Mołotow, zawarty krótko przed napaścią na Polskę, niecały miesiąc, miał to zabezpieczyć, oba te... A czy to jest, wyglądało to w ten sposób? Obu tych detektorów miało zabezpieczyć przed atakiem się na siebie? Funkcjonowanie, słuchajcie, to jest w sumie jedno z drugiego wynika. Powstanie Niemiec, praktycznie tu trzeba trochę sięgnąć, bo zaraz mamy zaraz po rewolucji, mamy ruinę Rosji Radzieckiej, czyli ruinę caratu. No, po rewolucja wszystko wyniszczyło, ludzi wybito, tą inteligencję albo wypędzono za granicę, a więc robiono różne programy tak zwane komunistyczne, nemrodyczne, o w ten sposób tak to nazwę, na kraju słowiańskim, tak powiedzmy. Takie eksperymenty robili i to właśnie ten eksperyment nazywał tutaj komunizm, nie? Natomiast trzeba tutaj powiedzieć przy tym, że II wojna światowa, to tak jak było powiedziane, to jest ten Traktat Wersalski, czyli likwidacja Traktatu Wersalskiego i pierwsza kasa, która szła, nam się wydaje, że przyszła do Niemiec, załóżmy ze Stanów Zjednoczonych, z tych różnych banków. Plan Marszala tak zwany. Marszala był po wojnie. Natomiast ten taki pierwszy plan, żeby postawić na nogi, to kogo? Nie tyle Niemców, tylko to było takie sprzężenie zwrotne. Pierwszy stawia Rosję na nogi. Kasa nemrodyczna ze Stanów płynęła do Związku Radzieckiego i w ten sposób, jak tam szła ta cała kasa, technologia, oni na przykład opanowali w bardzo krótkim czasie produkcję arkuszy stalowych do produkcji m.in. zbrojeniowej. I w latach 30. powstał gigantyczny przemysł radziecki, szczególnie na Uralu, w Azji Środkowej. Do dzisiaj są koncerny zbrojeniowe, które się znajdują w Sierdłowsku, to jest na Uralu. Powstał w Czelabińsku potężny zakład produkcji czołgów. W Stalingradzie, czyli obecnym Wołgogradzie, te zakłady istnieją do dzisiaj. Także tu się nic nie zmienia, ale to jest nieistotna sprawa. Cały przemysł ciężki został powstawiony przez finansjery zza oceanu. Mało tego, w szczytowym momencie pracowało na potrzeby Związku Radzieckiego 500 inżynierów z zachodu. Niemieckich, amerykańskich. Mało tego, cały Związek Radziecki był nadzorowany przez grupę milionerów, nemrodystów, którzy w Moskwie naprzeciwko Kremla mieli takie potężne apartamenty, które ja kiedyś widziałem, jak byłem w Moskwie na studiach, no to widziałem, jak to było za czasów komuny zaklejone papierem, bo wtedy już było to niepotrzebne, ponieważ oni wyjechali przed wybuchem wojny w 1939, latem 1939 opuścili. Rosjanie do dzisiaj ich pamiętają, przynajmniej ci, którzy mi to opowiadali, pamiętają jako przyjaciele Ameryki. Ich było około 20, tak mi to sprzedali. A więc to wszystko było nadzorowane, czyli cały Związek Radziecki, to nie wygląda, on sobie powiedzmy jak Feniks z popiołów nie powstał, tylko powstał na kasie nemrodycznej zza oceanu. To wszystko i teraz tak, i tutaj tak wchodzimy w takie szczegóły. Właśnie ten czołg BT, to jest właśnie amerykańskiej produkcji, ten BT, czyli przed słynnym czołgiem T-34. Ten czołg T-34 miał aluminiowy silnik, według technologii, wyprodukowane według technologii amerykańskiej. Spawanie typu wannowego, tych płyt pancernych, tego czołgu, powodowało, że można było go klepać, powiedzmy, na zasadzie, załóżmy, puszek do konserw. Czyli mógł być bardzo szybko produkowany, był taniej w produkcji i bardzo szybko można go wypuszczać. I w ten sposób taka armia radziecka po ogromnej stracie czołgów w początkowym okresie czasu mogła sobie wyklepać drugie tyle bez problemu w krótkim czasie. To jest raz. Jeszcze dochodzimy do techniki lotniczej. Technika lotnicza powstała w tym, jak to się nazywa, w Związku Radzieckim powstawała głównie na podstawie techniki lotniczej, wiecie jakiej? Niemieckiej, żeby się ktoś nie pomylił. Te wszystkie Messerschmitty i tak dalej były jakby kopytem do tego, żeby powstawały jako wlewy i tak dalej inne maszyny, które były też wzorowane i trochę niemieckiego, i trochę amerykańskich samolotów, czy też Spitfire'ów. To było mniej więcej tej samej klasy samoloty. Amerykanie później poszli dalej ze swoją techniką lotniczą, robili Mustangi i inne ciężkie bombowce. Natomiast tutaj Rosjanie mieli też swoje odpowiedniki. Także jak przyjrzymy się technice lotniczej, powiedzmy, aliantów i Związku Radzieckiego, to my znajdziemy podobieństwa. Tam konstruktorzy robili tylko takie, można powiedzieć, kosmetyczne zmiany, to dlatego to się nazywało na przykład, załóżmy tu Mustang, a to się nazywało jak tam powiedzmy, jak ile tam było, jak 9, jak 12, albo Łaptiew, Ła5 i tak dalej. To były takie ciężkie myśliwce. Ale to wszystko się w wojnie tutaj prało i to się na bieżąco wymieniało, nie? Natomiast na początku wojny to właśnie były takie konstrukcje typowo amerykańskie albo nawet niemieckie, które podobne były do tego Messerschmitta i tak dalej. Tutaj akurat też w sukurs idą okręty podwodne, nie? Otóż słynny ten niemiecki okręt podwodny typu 7 i radziecka Szczuka to było mniej więcej na tej samej, to powstało na tej samej desce kreślarskiej biura konstrukcyjnego w Niemczech. No i dlatego, dlaczego to taka była ogromna takie podobieństwa, że ten sprzęt był podobny i tak dalej, ponieważ no, trzeba było, ten, który to planował od góry, dobrze wiedział, że powiedzmy trzeba te techniki, żeby jedno technicznie nie było takie do tyłu względem drugiego, to trzeba było jednemu drugiemu sprzedać i w ten sposób te okręty podwodne, czy samoloty, czy inne jakieś elementy, one były mniej więcej kopiowane, to jest tak samo jak z tym czołgiem BT. To wszystko było kopiowane, żeby mniej więcej parytet sił był mniej więcej taki, żeby na przykład Niemcy nie zniszczyły tej Rosji, powiedzmy nie zajechały czołgami, a z drugiej strony, żeby Związek Radziecki tak szybko powiedzmy nie poradził sobie z Niemcami. Ale jaki cel był tego wszystkiego? Cel był taki, bo to była ustawka. To była gigantyczna ustawka, gdzie trzeba było armią radziecką według nowego porządku zalać Europę, a więc trzeba było dwóch wziąć takich mocarzy, Stalina i Hitlera. Oni tutaj akurat byli szefami tych potężnych państw i trzeba było ich po prostu zapędzić do wojny. Po drodze akurat to też był interes, żeby po prostu zlikwidować Polskę, Bułgarię, Rumunię, żeby te wszystkie rządy takie słabe, można powiedzieć, słabe albo nienależące do tego globalnego nemrodysty, bo tak to można nazwać, które nie były do końca pod kontrolą tych nemrodystów, żeby w ten sposób można było zrealizować plan dziejów nemrodyczny. No, Rafał Gawroński ma taką teorię, że celem tych wojen, tej II wojny światowej było wybicie 60 milionów Słowian. Też, to tak, to wszystko po drodze jest. Tak naprawdę bez rozumu się wydaje, że oboje dyktatorzy, i Hitler i Stalin, mieli plan przetoczenia się przez Polskę, prawda? Bo inaczej się nie da. Ten na wschód, a ten na zachód, ale w środku jest Polska. No bo głównie chodziło o to, żeby znów Polskę wymieść. Czyli czy przypadkiem z mapy. Znowu nie chodziło o rozbiór Polski? Znaczy to przy okazji wyszło i jak przyszła nowa władza, to już nie było władzy tej przedwojennej, tylko już była władza powojenna. A więc tutaj zlikwidowało się przy okazji całe kierownictwo Polski, albo wypędzono za granicę, albo wybito, 10 milionów ludności zabito, a więc te dwa walce przejechały się, no i w tym momencie Polska straciła 10 milionów obywateli i praktycznie głównie o to chodziło, ponieważ tutaj i nie tylko rządy tego, a więc żeby po prostu żeby były rządy w pełni nemrodyczne w Europie i to w tej chwili zostało jakby po 1945 roku opanowane. To nieważne co się nazywało, jedno byli zachodni, niby ta zimna wojna pozorowana, te władze radzieckie, to i Europa Wschodnia, to też wszystko była jedna wielka pozorancja, ponieważ po 1945 roku też Związek Radziecki dostawał kasę i to powodowało, że Związek Radziecki funkcjonował. W latach 80., kiedy ja byłem w Związku Radzieckim na studiach, to wręcz powiedziano, że po prostu Związek Radziecki się zaciera, i żeby żyć dalej, to on potrzebuje ogromnej ilości pieniędzy, nie? A więc on, powiedzmy, no, za oceanu szła kasa, żeby podpierać taki Związek Radziecki, nie? A więc ten projekt jakby się skończył, te władze zostały zmienione już, trwale zmienione na władze nemrodyczne i to w tym momencie spowodowało, że w tej chwili jest właśnie ta władza tych nemrodystów na całym świecie i to jest sytuacja opanowana. Tak można w dalekosiężnym skrócie to powiedzieć. Jeszcze wracając do tego, do tej kwestii, która dotyczy tej pomocy całej, nie? Tutaj dlaczego powstał właśnie ten Związek Radziecki, on dostawał kasę i tak dalej, jak to tam no, pracowało. Hitler też dostawał kasę z Ameryki. Dojdziemy do Hitler to tak, ale to Hitler to jest dostawał trochę później. Wcześniej został Związek Radziecki i teraz tak, mamy taki koncern IG Farben. IG Farben to jest konglomerat niemieckich firm, on powstał ten koncern w 1925 roku, to jest IG Farben. On ma tutaj, znaczy on ma, w 1942 roku wybudowano obok Oświęcimia właśnie zakłady chemiczne, benzyny syntetyczne. Do dzisiaj tam stoją potężne silosy na węgiel, bo właśnie z tego węgla robiono benzynę syntetyczną. Czyli od 1925 roku idzie ostra współpraca z Związkiem Radzieckim, z Niemcami i dzięki wymianie towarowej i technicznej następuje wzrost Niemiec, a ponieważ oni byli związani traktatem wersalskim, to korzystali z produkcji wojskowej, która była produkowana w Związku Radzieckim i tam korzystano z poligonów. I w ten sposób testowano ten sprzęt. Po drodze 10. część tego sprzętu zostawiano Związkowi Radzieckiemu, żeby on sobie dalej tutaj tam robił z tego, co chciał. No i tak mówiłem o tych okrętach podwodnych, o tych samolotach i o tych wszystkich powodnych rzeczy. Czyli i teraz tak, w miarę jak już Związek Radziecki stawał na nogi, już była tak zwana wielka industrializacja, czyli ciężki przemysł, który był po co potrzebny? Właśnie do produkcji wojskowej, zbrojeniowej. To wtedy Hitler przychodzi do władzy, no i dostaje następny, powiedzmy, już idzie wtedy przygotowania do wojny idą pełną parą. Mamy 33 rok, 33. W ciągu 6 lat nagle, powiedzmy, Niemcy stają na nogi. Dlaczego stają na nogi? Ponieważ korzystali z poligonów w Związku Radzieckim i korzystali ze wszystkich wzorców sprzętu wojskowego, który został przetestowany na terenach Związku Radzieckiego. I jedyne, co im tylko nie zdążyli, zrobili i tak dalej, to były wielkie okręty nawodne jak Bismarck, Tirpitz, i szereg, powiedzmy, tak zwanych pancerników kieszonkowych. To można w ten sposób. Natomiast armia już miała wszystkie gotowce. Jeszcze taki jeden szczegół detaliczny powiem odnośnie pewnego czołgu, który był tak zwanym czołgiem ciężkim i on był droższy i lepszy od T-34, ale jego w niewielkich ilościach produkowano. I ten czołg, już nie pamiętam nazwy dokładnie, ale ten czołg miał to do siebie, że jak pod Stalingradem ruszyły do szturmu te czołgi, to po prostu żadne z dział przeciwpancernych niemieckich nie mógł tych czołgów po prostu przebić. Tak gruby był pancerz i to był dość sprawny czołg. Był bardzo drogi tylko. Nawet T-34 to była taniocha, ale można było tego klepać na zasadzie puszki do konserw. I po prostu można było tymi czołgami po prostu żadne działo przeciwpancerne niemieckie sobie z tym nie dawało rady. Ale co ciekawe, żebyście się nie, w przypadku nie pomylili, co jest ciekawe, całe podwozie tego czołgu to jest Panzer 4. Panzer 4, dokładnie. To było, podwozie było niemieckiego czołgu, tylko zrobiona, powiedzmy, tutaj odpowiednio ta kadłub, czyli samochód to ma karoserię, tutaj jest, powiedzmy, ta część opancerzona, ona już była takiej konstrukcji, no, powiedzmy, tej półamerykańskiej, nowoczesnej i tak dalej. Natomiast całe podwozie to było bodajże Panzer 4. Dokładnie tak, bo to jest normalnie ściągnięte to podwozie, to było normalnie kopia. Po prostu wiadomo, to był gotowiec, po prostu się tylko przeklepało z jednego rysunku na drugi. Z jednego rysunku poszła produkcja. Tylko dorzucili do tego, dopasowali i już mieli czołg właśnie taki niezniszczalny. Jeden taki czołg dostał 75 uderzeń pociskiem przeciwpancernym. To było 75 takich, powiedzmy, takich uderzeń. Widać było ślady na pancerze, ale pancerz nie został przebity. A więc widzimy, no, takie były dzieje, a nam się tutaj wmawia, że to, tak powiedzmy, Związek Radziecki powstał, powiedzmy, z popiołów, aż czegoś tam i tak dalej. To się tak odpowiednio historia przerobi, a tak naprawdę ta historia to jest taka powiązana z jednym wielkim spiskiem. Wielkim spiskiem, wielkim planem, który powstał za oceanem celem opanowania władzy nad światem. No, można tak to nazwać. No, Polska tutaj, atak na Polskę przez Hitlera. No, bez Europy nie można panować nad światem i prawdopodobnie tylko... Polska jest tutaj dosyć ważnym państwem, chociaż Polakom wmawia się, że Polska jest nieważna. Znaczy tutaj no w Polsce była właśnie ta władza, właśnie Polska już, myśleli, że Polska rozwiąże problem w czasie zaborów pod koniec XVIII wieku. Myśleli, że problem rozwiązany został, ale nie został. W okresie międzywojennym niestety się pojawiliśmy na mapie. Po 1945 roku niestety siłą rzeczy też musielibyśmy istnieć na mapie, a więc no, nie można było wziąć, zrobić kolejnej Republiki Radzieckiej. No a teraz no, Polacy mają taką świadomość, że z tym są poważne problemy, z tą właśnie świadomością i dlatego no, tutaj wkracza następny jakby temat dezinformacji internetowej. Nie? Już nie mówiąc dezinformacji tej oficjalnej, ale internetowej też. A tak, więc, przygotowuje się Polskę do jakiejś takiej sytuacji i to chyba jest zadanie PiS, żebyśmy tutaj wojska amerykańskie mieli witać jak nie wiadomo zbawców od czego i wpuszczono wojska amerykańskie na defiladę. W 2015 roku to już prezydentem był Andrzej Duda. W święto Wojska Polskiego, kiedy właśnie nie zginął prawie żaden żołnierz w obronie Polski, natomiast radzieckich żołnierzy, dziesiątki tysięcy, a może nawet setki, bo tutaj tylko 3 cmentarze cytujemy. Ale wracając jeszcze do beneficjentów, bo IG Farben był beneficjentem, niemiecki koncern, IG Farben był beneficjentem zarówno KL Auschwitz, jak i KL Blechhammer, tego obozu niemieckiego, pracy przymusowej dla Polaków i innych narodów. Koncern niemiecki Osram, który obecnie sprzedaje żarówki w różnych marketach na terenie Polski, jak to jest możliwe w ogóle, że pod tą samą nazwą. No i nemrodyczny, zostając w tej nomenklaturze, bank za oceanu, JP Morgan, największy bank amerykański, proszę Państwa. I tu kwestie odszkodowań wojennych. No właśnie, kwestia oszkolenia to jest następny jakiś temat, bo... ale jednak... No bo to jest, słuchajcie, no to wyobraźcie sobie, wszyscy jakieś że tam... nigdy nie zostały Polsce zapłacone, w ogóle bo nie ma takiego tematu. Nie ma traktatu pokojowego. Nie ma takiego tematu tak. w ogóle on nie istnieje. To tak. Wtedy, jeżeli by istniał temat, to by te sprawy wyszły, ale ponieważ on oficjalnie w ogóle nie istnieje, czy za komuny istniał, czy za tak zwanej demokracji, ten temat nie istnieje, a powinien być. Ale tym bardziej, jeżeli PiS chce sprowadzić tu wojska amerykańskie, jeszcze więcej wojsk amerykańskich, to ten temat traktatu pokojowego i roli Amerykanów w historii współczesnej trzeba poruszyć. Dobrze, to w tym momencie my tutaj skończymy. Akurat ten temat tutaj tego 7 lipca, tak, bo też mi się wydaje, że to 7 lipca to jest... Na następnym filmie możemy przejść do innych tematów. Tak, ale 7 lipca to trzeba tutaj na zakończenie powiedzieć, że to jest wywrotka. Piękna, bo nie słyszałam o tym 7 lipca konkretnie. To jest całkowita wywrotka tej oficjalnej historii, dlaczego... Znaczy to jest tak, jedni się zastanawiają, dlaczego Hitler ruszył na Związek Radziecki, to się tutaj lansuje taką teorię, że, tak. Że on musiał i tak dalej, a tak naprawdę to było 2 rewolwerowców, bo jeszcze wrócę do tego przykładu, że Hitler po prostu pierwszy wyciągnął z kabury gnata i po prostu strzelił, natomiast Stalin jakby upadł, podniósł się i po prostu wyciągnął jakąś armatę i jemu odpalił. Ponieważ to były dwie grupy nemrodystów, a więc tutaj to była ustawka. Było więcej grup nemrodystów, bo za oceanem. Jak Hitler 1 września 1939 roku zaatakował Polskę, to w ciągu 3 dni Wielka Brytania, Francja miały traktat... Zareagować. Tak, miały... Zareagować. Tak jest, umowy bilateralne z II Rzeczpospolitą miały zareagować. Zareagowały. No nie zareagowały. No dobra, czyli mamy 7 lipca, to jest w sumie główny temat. 7 lipca 1941. I to jest jakby, to jest tak zwana wywrotka, tutaj tematu historycznego całkowicie. I ta wywrotka nas tutaj zaprowadzi do wielu spraw. To jest wielowątkowy temat i my jeszcze do niego dojedziemy. Ale to tak nie szybko, ponieważ to, co ja powiedziałem pod czołgami dzisiaj, to wyszło tak, powiedzmy, że widziałem i nagle mi w pół zdania poszło. Pół zdania, dlatego to jest po prostu temat z marszu. To nawet nie jest przygotowane w ogóle. W miejscu mogą myśli przychodzić inne. No ale dobra, zostawiamy. Dziękujemy. Do następnego razu.